pojedynku, ale tak jak mówię, no przegrał z honorem, jeśli tak można powiedzieć. No, tego nie można odpowiedzieć, bo dobra walka, ciekawa. Przy czym takim cwańszym zawodnikiem w pełnym słowa tego znaczeniu na pewno był Perczyński z Gwardii Warszawa. I być może to zadecydowało o jego zwycięstwie. Niemniej jednak o wiele lepiej przyjmuje ten werdykt 4-1 niż tam dwie walki. 2-3. Niż 3-2. No a teraz kolejna walka. Patryk Szymański w narożniku czerwonym z boksu Poznań i Damian Falecki z Krzeostrowic Świętokrzyskich. No Patryk Szymański, wicemistrz Polski seniorów z Konina. Też wielki talent, jeżeli chodzi, został dopuszczony przez Wydział Wyszkolenia do indywidualnych mistrzostw Polski, pomimo, powiedzmy tam, niepełnych 18 lat. I urodzony jest w 1993 roku. No tutaj króluje na ringu w Lublinie. Dwie walki wygrane w pierwszej rundzie, po pięknych ciosach. I myślę, że tutaj każdy jeden zawodnik, który wyjdzie do Szymańskiego, no czuje tą jakąś jego siłę i na pewno ma tremę przed nim. No, aż jestem ciekawy, może to będzie ten pierwszy. Dokładnie tak, no spokojnie można pooglądać. Niemniej jednak zawodnik Krzeostrowiec również tutaj na pewno będzie chciał pokazać swoją wartość sportową. Falecki Damian bardzo pięknie pokazał się w walce ćwierćfinałowej. Jest to taki typowy mańkut, który pięknie teraz Falecki trafia lewym prostym w głowę Szymańskiego. Niemniej jednak Patryk rewanżuje się zaraz akcji swoim atakiem. Piękny prawy Szymańskiego. Sędzią ringowym tego pojedynku jest Waldemar Porządny, Lubelski Okręgowy Związek Bokserski. A w tym pojedynku, no tutaj Patryk Szymański po prostu nie może ucelować swojego przeciwnika, który tam sprytnie, no teraz prawym prostym trafił, ale jednak nie był to cios aż na tyle mocny, żeby wyrządził jakąś krzywdę. Przeciwnikowi. No wydaje mi się, że trochę mało wiary jest u Faleckiego, który tam no, stara się atakować, ale tak nie, nic się nie stało na pewno. I tutaj Falecki powinien troszeczkę bardziej chcieć wygrać ten pojedynek. Po pierwszej rundzie na pewno niewielka przewaga reprezentanta boksu Poznań i myślę, że tutaj gdyby Falecki tak podszedł z większym sercem i chęcią wygrania tego pojedynku, na pewno nie byłby bez szans. A wydaje mi się, że każdy zawodnik powinien swoją szansę wykorzystać i chcieć po prostu pojedynek wygrać. Ring pole,
cały Lublin czeka na starcie Wojtka Dworaka, to już niedługo, no trener Maciejewski widziałem, przechodziłem przed chwilą obok, już nerwowo przeskakuje z nogi na nogę, trener Ryszard Murat też, a ostatnie wskazówki daje swojemu podowiecznemu. O, wielkie wydarzenie dla Paco Lublin, ale wróćmy do tej walki, bo tutaj też do boks. No bardzo ładny lewy prosty Faleckiego znalazł. Ojojoj, troszeczkę zapasów. No był to typowy rzut w wykonaniu Szymańskiego. Myślę, że Andrzej Wolski by się nie wstydził takiego rzutu. Albo Andrzej Sufron. Na pewno tak. Zresztą Andrzej Sufron bardzo często gościł tutaj w Lubelskiej hali. Mocy przy okazji, chociażby właśnie dal Open Ring. Powiem szczerze, troszeczkę mnie zawodzi ten pojedynek, ale myślę, że tutaj nerwy, bo na pewno no troszeczkę niepotrzebne, naprawdę. Tutaj nic się nie dzieje takiego, gdzie można by karać zawodnika. Normalne jakieś takie przypadkowe rzeczy, no ale sędzia porządny zdecydował się udzielić Faleckiemu ostrzeżenia. Też jakaś niepotrzebna demonstracja, powiedzmy, no kibic to może odebrać jako pomoc faworytowi, bo na pewno faworytem jest Patryk Szymański i nie ulega sprawy, że jest zawodnikiem lepiej przygotowanym do tego pojedynku i tak jak mówię tutaj, no takie prezenty nie ma potrzeby. Ale sędzia porządny jest znany z tego, że lubi rządzić. No ja nie wiem, nie wiem. Bo zresztą sędzia pochodzący z Zamościa. Zresztą działacz związany z zamońskim hetmanem. Były zresztą prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, akurat poprzednik pana Piotra Osiaka. W ogóle patrząc na, powiedzmy, zachowanie się sędziów, nie tylko w boksie, ale w ogóle, jeżeli sędzia chce zaakcentować swoją obecność na arenie sportowej, niekoniecznie to musi być, prawda, jakiś moment, w którym pokazuje się ze strony właśnie tego wymierzającego karę. Dla tych ludzi trzeba naprawdę pokazać serce pięknie. Trzeba ich zachęcić do lepszego. Trzeba troszeczkę uśmiechu. To nie jest stricte tylko regulaminowe wymogi i takie, jak to się mówi, czekanie i czyhanie na jakieś uchybienia, z którego by można było zrobić jakiś użytek i akcentując właśnie swoją obecność. No ja jestem teraz w trakcie lektury autobiografii sędziego piłkarskiego, wprawdzie Pierluigiego Colliny, słynnego sędziego włoskiego. No właśnie. On tam opowiada, opisuje o swoich przypadkach, chociażby z Gabrielem Batistutą, kiedy to jednym żartem potrafił rozluźnić atmosferę, czy opisuje finał w Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, kiedy przecież stanął przed wielkim wyzwaniem jako młody sędzia, jeszcze wtedy mało doświadczony. No nagle właśnie takimi żartami, o których mówiłeś, pozwolił zbudować sobie autorytet wśród zawodników obu zespołów, a poza tym, kiedy sędziował w 2002 roku finał Niemców z Brazylijczykami, nikt o nim nie mówił i on to podsumowuje, że z tego się bardzo cieszył, bo skoro nikt o nim nie mówił, to znaczy, że dobrze zasędziował. Dokładnie, bo tutaj, no tym, jeżeli to już jest, powiedzmy, taki sport profi i tak dalej, wchodzą w grę naprawdę duże pieniądze, bo gdzie jest dobry sport, jest widowisko, jest wszystko, na pewno idą za tym pieniążki i tutaj no, odbiegamy od tego. Niemniej jednak tutaj prowadzą takie pojedynki młodych zawodników. No skupmy się na tym, żeby oni nie czuli jakiejś urazy do nas, a wręcz traktowali jak przyjaciół. Jest bardzo przyjemny Patryk Szymański, bardzo naprawdę inteligentny człowiek, również i Falecki tak samo. I powiedzmy, dlaczego ten zawodnik ma myśleć, no
Dokładnie. Chciał mnie upokorzyć, chciał, powiedzmy, pomóc mojemu przeciwnikowi. Nie ma sensu, nie ma sensu po prostu. Przecież sędzia to też jest wychowawca w ringu, do ringu rozdziela tych obu bokserów i uczy ich zachowań odpowiednich dla tej dyscypliny sportu. Bo to, co ja mówię, najpierw my pokażmy, a potem wymagajmy od drugich. My jesteśmy starsi z racji, powiedzmy, i wieku, i obowiązków, a ci młodzi ludzie wchodzą w świat, daj Boże, wielkiego sportu i niech oni mają dobre zdanie o tych ludziach, którzy niejednokrotnie są źle postrzegani. Pomijam sprawy boksu, naprawdę, ale są to naganne przypadki, jeżeli taka sytuacja występuje, gdzie no, sędzia jest tym negatywnym, prawda, czynnikiem wydarzenia sportowego. No, sędzia, może on wydaje komendy i że ja absolutnie w japońskich sztukach walki z takim głosem najgłośniejszym zdecydowanie na Halibos. Ja jestem tutaj, prawda, nie chcę tutaj omawiać formy ani powiedzmy sędziowania panu porządnego, ale o całym fakcie i problemie. Oczywiście, ale to już tak trochę żartobliwie właśnie, niczym chociażby lubelski mistrz świata w karate tańcu Daniel Iwanek podczas swoich pokazów, on również z podobną doniosłością wydaje komendy, okrzyki, jak tutaj sędzia porządny. No w ogóle Lubelszczyzna to jest stoik sportami walki, chociażby karate, jeden z najsilniejszych ośrodków na świecie. Lubelski klub karate tradycyjnego, trener Maciejewski, ale Andrzej Maciejewski, nie Władysław, tak. Oraz mistrz świata w karate tradycyjnym Daniel Iwanek, również mistrzowie świata w karate Kyokushin, Izabela Sulasz, czy medaliści czempionatów europejskich, czempionatów światowych, takich jak tacy jak chociażby Bartłomiej Tyzo, Taekwondo, przecież to jest chociażby Ilona Działa, Lubartow, no całe grono zdolnych przedstawicieli sportów walki z Lubelszczyzny, którzy podbijają teren całego świata. Kilkanaście medali ostatnio przecież na mistrzostwach Taekwondo w Nowej Zelandii, świeżo zakończonych, przywieźli właśnie zawodnicy z Lublina oraz z Lubartowa. No i zakończył nam się pojedynek. Tutaj bardzo piękne sportowe gesty, podziękowania trenerom i myślę, że poznamy drugiego finalistę kategorii 64 kg bez jakichś, prawda, przykrych werdyktów. Nie była to porywająca walka na 100%. Falecki tutaj przeciwstawił się Szczepańskiemu, tak jak wspominałem wcześniej. Szczepański dwa pojedynki wygrał w pierwszej rundzie po silnych ciosach, które zadawał swoim przeciwnikom. A tutaj Falecki no, sprawił mu trochę problemu. Niemniej jednak myślę, że zapomniał o przewyższeniu swojego rywala, powiedzmy, jakimś sposobem na zwycięstwo. Nie, u Faleckiego tego brakowało. A niemniej jednak ma możliwości bardzo duże. Jeszcze Karolina Michalczuk tutaj. Zaraz zapraszać. Jednogłośnie na punkty zwycięża Patryk Szymański z boksu Poznań. No właśnie, znowu przy nas Karolina Michalczuk, mistrzyni świata w boksie amatorskim. Związane zaczęły się z walką Wojtka Dworaka i jego kolegów.